Sąd apelacyjny w Katowicach wydał dzisiaj wyrok w głośnej sprawie morderstwa, do którego doszło w Zawierciu w 2021 roku. Mariusz P., który w brutalny sposób zabił swoją byłą partnerkę, resztę życia ma spędzić w więzieniu. Magda Sincewicz. Za każdym razem, gdy muszą wracać do bolesnych wspomnień, cierpią. Dzisiaj nie kryły jednak zadowolenia, bo sąd apelacyjny w Katowicach podjął decyzję i podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji, skazując zabójcę ich siostry na dożywocie. Mężczyzna będzie mógł starać się o wcześniejsze wyjście dopiero po 25 latach. Troszkę się jeszcze bałam, że może nie wiem, ta sprawa się dzisiaj nie zakończy, jeszcze będzie następna i może następna i znów będziemy to wszystko przeżywać od nowa. Ale na szczęście się skończyło i można odetchnąć z ulgą, że już taki człowiek nie będzie po świecie łaził. Cel nasz główny, jaki chcieliśmy osiągnąć od początku, to znaczy no, kara dożywotniego pozbawienia wolności dla głównego pana, czyli pana Mariusza, został osiągnięty, więc jesteśmy z wyroku zadowolone. To jedna z najgłośniejszych spraw ostatnich lat w województwie śląskim. 9 lipca 2021 roku 42-letnia kobieta wyjechała w towarzystwie Mariusza P. z jego domu w Jaworzniku w gminie Żarki. Po zerwaniu z nim chciała wrócić do siebie. Ostatni raz była widziana na stacji paliw w Zawierciu. Zaniepokojona rodzina zgłosiła zaginięcie. Po kilku dniach znaleziono samochód pani Moniki. Zauważył go w wodzie wędkarz. Ciało udało się znaleźć dopiero po kilku miesiącach. Było zakopane kilka metrów pod ziemią. Moim zdaniem jest to kara jak najbardziej adekwatna do zawinienia, do czynu, jaki popełnił, do sposobu, w jaki go popełnił. Tak więc w tym zakresie z mojej strony pełna satysfakcja i świadomość tego, że sprawca został ukarany. Obrońca Mariusza P. nie podziela jednak tego zdania i planuje wniesienie kasacji w Sądzie Najwyższym. Dzisiejszy wyrok w naszej ocenie jest niesłuszny, zbyt surowy, zdecydowanie. Dowody, które zostały zgromadzone w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, są absolutnie niewystarczające do przyjęcia takiej kwalifikacji surowej, jaką przyjął sąd i pierwszej, i drugiej instancji już dzisiaj. Oprócz Mariusza P. prowadząca śledztwo prokuratura okręgowa w Częstochowie oskarżyła też dwóch innych mężczyzn, Pawła B. i Łukasza W. W przypadku pierwszego z nich sąd wymierzył łączną karę 4 lat pozbawienia wolności, a drugiego skazał na rok więzienia w zawieszeniu. Obaj zostali uznani za winnych, m.in. zacierania śladów i pomocnictwa. Thank you.